Za nami wyścig w Hiszpanii, przed nami ulice Monako. Czas krótko podsumować wydarzenia z Barcelony i zapowiedzieć to, co będzie się działo w księstwie hazardu. Zapraszam. Mikołaj Sokół, Sokolim Okiem. Zapraszam na krótkie podsumowanie Grand Prix Hiszpanii. No i parę słów na temat rozpoczynającego się, czy właściwie już trwającego kolejnego weekendu z Formuły 1, tym razem na ulicach Monako. Jeśli chodzi o samą Hiszpanię, o poprzedni wyścigowy weekend, to na pewno pamiętacie nasze poprzednie spotkanie, podczas którego wyrażałem nadzieję, że Hiszpania będzie takim pozytywnym testem, pozytywnym sprawdzianem jakości nowych przepisów technicznych. No i sądzę, że przebieg niedzielnej rywalizacji nas pod tym względem absolutnie nie rozczarował. Mieliśmy walkę, mieliśmy rywalizację koło w koło, atakowanie, no oczywiście w przypadku tej chyba sztandarowej walki tego wyścigu, czyli Maxa Verstappena i George'a Russella, pomógł brak, czy też szwankujący DRS u Maxa, ale to z jednej strony pokazało, że nawet przy braku DRS-u, przy braku otwierania skrzydła możliwe jest nawiązanie walki i to, jak Russell się bronił, też było czymś fenomenalnym. Ale do tego oczywiście dochodziło wiele innych pojedynków na torze, w zasadzie już w pierwszej fazie wyścigu, kiedy mieliśmy tę walkę weteranów Fernando Alonso kontra Sebastian Vettel, patrząc jak można jechać, czy to w szybkich zakrętach, czy w trzecim sektorze, dość blisko za poprzedzającym samochodem, trzymać się go przez całą sekwencję zakrętów, czy przez nawet nieco dłuższy okres, dłuższy dystans, pomyślałem sobie, tak, to jest to, udało się, wreszcie można walczyć, wreszcie można jechać blisko. Oczywiście skutki są, opony mogą się przegrzewać, samochód też się przegrzewa, ale generalnie sama struktura takich walk, takich pojedynków, to jest coś, czego nie widzieliśmy w Formule 1 od wielu, wielu lat. Ta czułość aerodynamiczna, aerodynamice oparte głównie na skrzydłach, na przednim skrzydle, jak to było dotychczas, to było coś, co rzeczywiście utrudniało taką jazdę i taką walkę. Teraz, kiedy docisk idzie głównie z podłogi, która oczywiście cały czas jest przez wszystkie zespoły modyfikowana, w poszukiwaniu osiągów, to są dopiero raczkujące przepisy techniczne oczywiście, także tu się jakby spodziewajmy jeszcze szybkich postępów. Fakt jest taki, że na tym etapie ta walka rzeczywiście fajnie wygląda i możemy się nią cieszyć, czy to walka o prowadzenie, czy o dalsze pozycje, naprawdę sporo się w tym wszystkim dzieje. Kolejna rzecz to oczywiście z Hiszpanii, rzecz jasna, to oczywiście poprawki i ich skuteczność. Nie wszyscy oczywiście poszli tą drogą. Haas uznał, że poprawki są przereklamowane. Pojedziemy na razie starą konfiguracją. Dopiero na Grand Prix Francji są szykowane jakieś nowe elementy. Jak mówi Günther Steiner, dość pokaźny to będzie pakiet, a jednocześnie Günther mówi, że w przypadku poprawek innych zespołów wiadomo, że nie zawsze to się sprawdza, nie zawsze ma efekty. W Haasie oczywiście do soboty włącznie wszystko było fajnie, bo dwa samochody wyszły do Q3, no ale w niedzielę najpierw przygoda Kevina Magnussena, tutaj bardziej obarczam winą właśnie jego za ten incydent z Lewisem Hamiltonem z samego początku wyścigu, no a u Schumachera gdzieś to tempo się rozpłynęło, nie po raz pierwszy zresztą w jego dość krótkiej karierze. Było obiecujące, skończyło się jak zwykle, czyli w jego przypadku bez punktów. Kevin oczywiście po tych stratach, tak jak mówię, głównie przez siebie zawinionych, czy też w większej mierze przez siebie zawinionych z samego początku wyścigu, też tych strat nie zdołał odrobić. Zderzył się Kevin z Lewisem Hamiltonem i tam właśnie w Mercedesie poprawki przywiezione do Hiszpanii odegrały dosyć dużą rolę. Nie były to może liczbowo jakieś duże poprawki, to nie był McLaren, Aston czy Alfa Romeo, gdzie ta lista nowych elementów przed tym weekendem była naprawdę pokaźna, tam dochodziła nawet do 10 pozycji, czy przekraczała 10 pozycji. U Mercedesa parę drobiazgów, ale o kluczowym znaczeniu. Kto wie, czy tutaj kluczowe nie było także lepsze zrozumienie samego samochodu i całej jego filozofii. Ten efekt dobijania na prostych udało się tutaj w dość dużym stopniu ograniczyć. Sam zespół mówi, że w Baku jeszcze zobaczymy, jak to wygląda, czy faktycznie te problemy już są przeszłością, no ale jednocześnie ten sam zespół zaczyna nieśmiało przebąkiwać o tym, że walka o obronę Mistrzostwa Świata wśród konstruktorów zaczyna wyglądać dość realistycznie. Biorąc pod uwagę poprawę tempa, na pewno jest uzasadnionym stwierdzeniem, może troszkę jeszcze zbyt optymistycznym, ale rywale przecież też sobie strzelają samobuje, czy to po błędach kierowców, czy to po awariach, więc tutaj w tym aspekcie na pewno wszystko jest możliwe. Być może zbliża się taki moment, w którym będziemy mieli 3 zespoły, 6 kierowców walczących, wymieszanych między sobą. No i tutaj jakby nie patrzeć, Mercedes ma chyba jednak najmocniejszy, najbardziej wyrównany skład, jeśli chodzi o aktualne możliwości i osiągi za kierownicą. U Ferrari, u Red Bulla jednak ten kierowca, tak zwany numer 2,
jednak popełnia błędy, czasami się zdarzają wpadki, słabsze weekendy, po prostu słabsza dyspozycja. Oczywiście tutaj zarówno Carlos Sainz, jak i Sergio Perez będą robić wszystko, aby ten trend odwrócić. Czy to im się uda, to jest oczywiście inna historia. W każdym razie, na razie Mercedes jednak jest zbyt daleko, żeby jeszcze w bezpośredniej walce zagrozić normalnym tempem kwalifikacyjnym czy wyścigowym Ferrari czy Red Bullowi, no ale wystarczy znaleźć się przed jednym z rywali i Russell udowodnił w Barcelonie, że można się bronić, można powalczyć o niezły wynik, aczkolwiek moim zdaniem tym razem lepsze wrażenie w wyścigu zrobił Lewis Hamilton, bo oczywiście po tym incydencie z Kevinem spadł na przedostatnie miejsce, nieplanowany pit stop, czyli de facto jechał na dwa pit stopy, taką mniej preferowaną, gorszą strategią, jak się okazało w trakcie przebiegu samego wyścigu, a tempo miał naprawdę niesamowite na mecie. Oczywiście był czwarty w końcówce, ale problemy z przegrzewaniem sprawiły, że musiał oddać pozycję Carlosowi Sainzowi. Ta strata do George'a Russella, który jednak sporą część wyścigu przejechał, mając czysty tor przed sobą, jechał swoim tempem, oczywiście blokując, broniąc się przed kierowcami Red Bulla, no, ale jednak to Lewis miał tutaj trudniejsze zadanie i tempo wyścigowe z całego dystansu jednak w jego przypadku było naprawdę imponujące. Czy to się przełoży na postępy w kolejnych wyścigach? Zobaczymy. Na razie przed nami wyjątkowy absolutnie weekend o innym harmonogramie niż zazwyczaj. Te czwartkowe treningi odeszły już w niepamięć. Zrywamy z tradycją. Normalnie jedziemy Monako tak jak każdy inny wyścigowy weekend. Piątek, sobota, niedziela. Monako, gdzie oczywiście jest ta cała otoczka, cały ten blichtr, splendor, na który ja osobiście nigdy nie zwracałem większej uwagi. Raczej to przeszkadzało generalnie w normalnej pracy tam na miejscu, ale też jestem jakby świadomy tego, że cała ta otoczka też jest podczas niektórych wyścigów bardzo potrzebna. Samo miejsce, tak jak wielokrotnie mówiłem, bardzo trudne, jeśli chodzi o samą pracę, natomiast wszystko jest wynagradzane w czasie tej godziny sobotniej, kiedy mamy kwalifikacje, kiedy można znaleźć się, jeśli jest się na torze. Akurat podczas tego weekendu komentuję cały weekend z Michałem Gąsierowskim z Warszawy, więc na torze mnie nie ma, natomiast można stanąć sobie w bezpośredniej bliskości samochodów Formuły 1 i na własne oczy zobaczyć, z jak milimetrową precyzją kierowcy składają się w poszczególne zakręty, jak też tor w rzeczywistości, każdy tor tak naprawdę, nie tylko Monako, jak bardzo, no może się nie różni, ale jak wiele innych rzeczy można zobaczyć na miejscu w porównaniu z tym, co widzimy w telewizji, nawet w jakości 4K, jak w Eleven Sports, to jednak nie oddaje różnic poziomów. Na przykład tutaj mamy bardzo stromy podjazd po Sandewod w kierunku kasyna, gdzie naprawdę nitka toru jest bardzo wąska, to też robi wrażenie w zasadzie w każdym miejscu Monako, czy prosta startowa, jak tam jest wąsko, jak w sumie dość ostry jest ten łuk, po którym idzie prosta to miejsce, na której są pola startowe. Później tunel sam, też oczywiście przejeżdżany pełnym gwizdkiem przez samochody Formuły 1, natomiast jadąc tam nawet drogowym samochodem, czy idąc sobie na spacer, trudno tak jednak pomieścić w głowie to, że to jest miejsce, w którym oni idą bez odjęcia, jeszcze się rozpędzają. Później wyjazd z tunelu, dość stromy zjazd do szykany, tam znowu te bariery na milimetr, trzeba bardzo ładnie tam złożyć samochód. To też będzie wyzwanie w tym roku. Te samochody Formuły 1 coraz mniej pasują do ulic Monako. Coraz większym kontrastem jest to, jak duży, jak ciężki jest samochód F1, jakiej zwinności potrzeba, żeby tam się po tych ulicach przemykać z dość przecież pokaźnymi prędkościami. Zakręt Tabak, czy cała ta sekcja przy basenie, gdzie Max Verstappen i Charles Leclerc swojego czasu poznali twardość barier w Monako, gdzie też jest potrzebna ta milimetrowa precyzja na pierwszym prawym. To jest coś niesamowitego i swoją drogą to też jest wyzwanie, żeby tymi samochodami tam się zgrabnie, szybko, zwinnie przemieszczać. Ok, wyścig, wiadomo, według jakiego scenariusza będzie przebiegał. Oczywiście pogoda tutaj może wtrącić swoje 3 grosze. Zobaczymy, jak będzie ze strategią, ze zużyciem poszczególnych rodzajów opon, no ale to jest tor, który nie obciąża praktycznie ogumienia, więc jazda na jeden pit stop tutaj jest jakby taką normą. Pytanie oczywiście, jak strategia, jak potencjalne neutralizacje, które pewnie pojawią się podczas tego wyścigowego weekendu. No tutaj wyzwanie po prostu leży w troszkę innym miejscu. To złożenie optymalnego okrążenia w sobotę, w kwalifikacjach, ta jazda jak w transie, żeby w ogóle najpierw się dostać do Q3, to też nie jest takie oczywiste, że wszystkim faworytom ta sztuka się uda. No i później w Q3 złożenie jednego okrążenia, odrobina też szczęścia, jak to w okolicach kasyna bywa, żeby akurat jakaś tam żółta flaga się nie pojawiła, celowa bądź niecelowa, bo celowe żółte flagi też oczywiście w Monako w historii już mieliśmy. Też miejsce bogatej historii, na pewno będzie mnóstwo czasu podczas tego weekendu, żeby na antenie Eleven o tych różnych historyjkach, anegdotkach poopowiadać. To wyzwanie na pewno się zmienia, jeśli chodzi o samo Monako. Tak jak mówię, te samochody są coraz mniej dopasowane do
wymagań tego toru, ale wciąż jest to wyjątkowy weekend. Dużo się mówi o tym, że Monaco może zniknąć z kalendarza Formuły 1. Osobiście trudno mi sobie taki scenariusz wyobrazić, bo owszem, nie przepadam za tym miejscem, jeśli chodzi o samą pracę. Uwielbiam oglądanie samochodów, jak właśnie te milimetry przemykają pomiędzy barierami z naprawdę niebywałą precyzją. Niedzielne widowisko, wiadomo, bywa widowiskiem dla koneserów, ale wciąż zwycięstwo w Monako, przejechanie doskonałego okrążenia w sobotę to jest wyzwanie, to jest święty graal, to jest element tej potrójnej motorsportowej korony. Wygrana w Monako spakuje naprawdę wyjątkowo, to jest cały czas unikalne miejsce, to skala wyzwań, o tym mówimy, cały czas się zmienia, cały czas się przestawia, teraz bardziej tu chodzi o to wyczucie, o przetrwanie tego niedzielnego wyścigu dość ciężkim samochodem, wyczuwając odpowiednie zmiany w przyczepności nawierzchni, koncentracja, unikanie błędów, ta jazda jak w transie, złapanie rytmu, to też tutaj jest bardzo ważne. Ciekawe swoją drogą, jak ten nowy format weekendu na to wpłynie. Mieliśmy do tej pory czwartek, później piątek, taki troszeczkę na rozluźnienie i powrót oczywiście do akcji już w sobotę. Teraz to wszystko jest bardziej skondensowane, łatwiej być może będzie kierowcom złapać odpowiedni rytm. No ale o tym przekonujemy się już oczywiście na bieżąco, śledząc cały weekend w telewizji. Mam nadzieję, że spotkamy się po Grand Prix Monaco na podsumowanie, na wrażenia. Tak jak mówię, Hiszpania absolutnie potwierdziła wszystkie najśmielsze oczekiwania na temat pracy tej aktualnej generacji samochodów Formuły 1. Po Monaco wielkich rzeczy od tej strony się nie spodziewam, ale to, tak jak mówię, zawsze jest wyjątkowe, unikalne widowisko, także warto ten weekend też prześledzić, trzymając kciuki za swoich faworytów. Właśnie fajne jest to, że nie wiemy, na kogo tutaj w ciemno stawiać przed weekendem, kto ma szansę na to, żeby wywieźć największą liczbę punktów z ulic Księstwa. O tym się przekonamy w niedzielę, a w pierwszych dniach kolejnego tygodnia, mam nadzieję, spotkamy się tutaj, żeby kolejny weekend wyścigowy podsumować. Dzięki serdeczne za to spotkanie. Do zobaczenia.